Siema, siema, kolejna jazda, dopiero trzecia moja, Proboat Miss Keiko na 12S w setupie 2x6S. Choć jak na jednej grupie wrzuciłem zagranicznej, że 12S, to jakieś oburzenie nastąpiło, że co ja wsadziłem, przecież to nie jest 12S. Ja nie wiem, ja mówię, że jak, no, jakbym zrobił 12 razy 1S, to by było 12S również dla mnie, ale może w łodziach to się inaczej jakoś tam liczy, nie wiem. Pokażę Wam, jak skończę jazdę może. Aha, chciałem zobaczyć ile. Pokażę Wam może, jak skończę jazdę, ile. Jak wsadziłem pakiety 2x6S Bashingi 6800. Słyszałem, że to tam będzie źle pływać, że to się nie sprawdzi. Na przykład, że za mało masy z przodu, natomiast jak ja je przesunąłem tak dosyć mocno do przodu, się udało do samej, zobaczycie, jak wrzucę zdjęcie albo bardziej jak skończę jazdę, to zanim schowam tu zdejmę obudowę, jak będę pamiętał, to jest więcej chyba ta masa na przodzie i widzę, że ta łódź się inaczej zachowuje, ona bardziej płasko idzie niż na tym setupie 4x3S. Owszem, wyżej jest środek ciężkości, co innego, ale. Ale ładnie się zachowuje. Na razie przynajmniej. Udało mi się przytrzymać chwilę dłużej ten gaz, ale już tam była. Ale to chlapie. Już tam miałem emocje. No idzie to. Się szuwary pierwsze. Pewnie coś tu zostało. Na sterze, tak? Śrub nie będę lepiej dotykał, nie? Można by sobie kuku zrobić. Zaczyna się chcieć troszkę wykorzystać tych falek z kilwatera, żeby coś tam pokombinować, żeby ona tak trochę się poodrywała, nie? No, na pewno będę robił też testy na zafalowanej wodzie i na pewno nie jedna gleba, nie jedno wyławianie przede mną. Thank you.
sprawdzimy sobie. Jakieś pewnie 2 minutki wcześniej polatałem, a teraz polatałem 5 minut, czyli jakieś 7 minut. Tak myślę, latania, i zobaczymy, jaki mamy stan naładowania pakietów. Mocno, mocno zakręciłem. To od razu Wam pokażę ten, to ułożenie tych 2x6S. Ułożyłem je na płasko, żeby chociaż troszkę obniżyć, no i żeby weszły w ogóle, bo pewnie no pionowo weszłyby też, ale musiałyby być cofnięte trochę do tyłu. A teraz jest naprawdę, naprawdę spoko. Z takim oporem tu odkręcam, niepokojącym trochę tą śrubkę, jakby był jakiś opór, jakby one się może przesunęły. Tu czuję, jak tu jest ciepło na tej obudowie. Zobaczymy, jak te rzepy trzymają. Czy coś tam się nie podziało. Może po prostu troszeczkę piasku. Nie, pakiety siedzą elegancko, tak jak je posadziłem. Są ciepłe. Mają 3,7,8, ale te kondensatory są... są gorące, aż parzą, no. O Jezu, one są tak parzące, że trzeba im dać oddechu. Silniki. Nie, silniki nie. Przewody, ale najbardziej to te kondensatory. No, czyli do takiej ciągłej jazdy to pewnie bardziej 8S. Ale i tak dużo zabawy. No, natomiast no jakieś 7 minut do tych 3,8 i drugie 7 minut, to 15 minut myślę zabawy można, można liczyć. Dobra, fajnie wiaterek teraz tutaj to przechłodzi, więc dam im troszeczkę oddechu tym kondensatorom, niech się przechłodzą jeszcze. Może rundkę, na rundkę wrzucę i kończymy na dzisiaj. Fajnie to lata. Trzymajcie się, do zobaczenia.